Witajcie na kanale Studio Opatów. Znajdujemy się na Kropce, niedaleko Wykusu. Mamy okazję porozmawiać z panem Konradem Łęckim, sławnym reżyserem przede wszystkim filmu Wyklęty. Panie Konradzie, po kolejny raz spotkamy się na Wykusie, miejsce, że tak powiem, które raz w roku jest stolicą partyzancką Polski. Proszę powiedzieć po dzisiejszych obchodach, jakie odczucia, jakie refleksje. Ja to zawsze bardzo lubię przyjeżdżać, bo to jest takie miejsce szczególne. To jest miejsce, w którym przez wiele lat za komuny biło serce wolnej Polski. Dzisiaj tradycja spotkań w rocznicę śmierci majora pułkownika Ponurego jest kontynuowana. Ja bardziej lubię te części nieoficjalne, przyznam szczerze, gdzie prawdziwi patrioci się spotykają, bo czasami sobie patrzę na tych wszystkich składających te więcej urzędników, którzy tam, prawda, wiem, że czasami co innego mówią, a co innego myślą, no to tak sobie na to spatrzę z dystansem. Natomiast tutaj właśnie w takich okolicznościach przyrody, gdzie się prawdziwi pasjonaci historii, patrioci spotykają, jest mi zawsze miło usiąść, porozmawiać przy ognisku, to jest zawsze bardzo miłe, a tutaj jeszcze mamy taką szczególną okazję, bo raptem dwa dni temu, ja tu robię reklamę, Kasia Kołodziejczyk Daniłowicz wspaniałą książkę napisała i była promocja wczoraj, więc dodatkowy atut. Cieszę się, że są takie osoby jak ona, które angażują się, poświęcają swój czas z pasji, robią coś takiego. Serce rośnie, bo czasy trudne. Tak, dokładnie. A propos właśnie tematu, pan dotknął. Trzeba przyznać, że temat leży na pasjonatach. A jak ze strony władz, ze strony administracyjnej, ze strony właśnie tej, która powinna najbardziej wspierać wasze działanie, nasze działanie, naszych wszystkich? Mówimy o filmie na przykład? Na przykład. Znaczy, jeśli chodzi o film Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, który miałem realizować, no nie udało się tego projektu zrobić, bo nasza władza regionalna nie była zainteresowana. Pan ówczesny marszałek Będkowski opowiadał mi przez kilka lat, że nie ma na to pieniędzy, po czym dał pieniądze na film, prequel filmu Sami Swoi, który miał być rzekomo reklamą naszego regionu, a czy był reklamą, no to można dyskutować na ten temat. Natomiast na Ponurego się pieniądze nie znalazły, co nie przeszkadzało później panu znowu kandydować, znowu wygrywać wybory. I to jest takie dosyć dla mnie zabawne, że ludzie, którzy ewidentnie rozmijają się z tym, co mówią, co głoszą, z tym, co robią, znowu są wybierani. To tak raczej nie najlepiej świadczy w naszym regionie, jeśli chodzi o jego jakieś tam perspektywy rozwoju. No, przepraszam, tak mówię, ale no, tak po prostu... Proszę mówić. Mówię szczerze, jak jest, jak to wygląda i nie mam tutaj się uszczypać w język, bo jak troszkę mnie taka irytacja chwyta, jak później widzę takich ludzi, którzy się tam próbują lansować pod pomnikiem, odwoływać się do jakichś wartości, z którymi tak naprawdę nie mają wiele wspólnego, nie pomagają w ogóle w rozwoju takich inicjatyw czy pomagania ludziom, którzy chcą tą pamięć kultywować. I robią to znowu pasjonaci, tacy ludzie, którzy się tutaj zebrali dzisiaj, bo jesteśmy w takim szczególnym miejscu, to jest prawdziwe miejsce, gdzie stacjonował Ponury ze swoimi ludźmi, to jest tak zwana kropka, czyli miejsce prawdziwego obozu, bo tam, gdzie jest kapliczka, no to ci, co znają historię, to wiedzą, że ona była wybudowana w tamtym miejscu, bo SB nie chciało się zgodzić, żeby tutaj to było. Taka jest historia tej kapliczki. No i tu co roku się zjeżdżają prawdziwi patrioci, ludzie, którzy za własne pieniądze poświęcają czas i starają się kultywować tą pamięć. I oby zjeżdżało się ich jak najwięcej. A właśnie jeszcze dotknę w ostatnim pytaniu tego tematu Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie filmu. Czyli co, nie ma nadziei? Znaczy, wydaje mi się, że z tą władzą będzie niezwykle trudno. No, będę rozmawiał z samorządami różnymi, bo często ci samorządowcy, że tak powiem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale niższego szczebla gminnego, powiatowego, łatwiej się z tymi ludźmi porozumieć, czy z burmistrzami, na przykład, z którymi mam bardzo dobre relacje, z niektórymi, żeby coś dali, ale mają ograniczone te budżety. Natomiast tam, gdzie powinny być te pieniądze, czyli samorząd wojewódzki, czyli urząd marszałkowski, no to dramat, no bo jest na jakieś inicjatywy zupełnie nietrafione, a na prawdziwe rzeczy, które by promowały ten region, nie ma pieniędzy. Później wychodzi pan czy pani, uśmiecha się ładnie, rozkłada ręce, jak to jest super, a tak naprawdę to te ich działania z promocją regionu nie mają nic wspólnego. No cóż, zakończywszy naszą rozmowę, no to może tak tylko pozwolę sobie na apel do władz, aby
takie historie, takie działania, takie próby upamiętnienia ludzi, o których powinny powstawać filmy co roku, jeden przynajmniej. Proszę o pomoc administracyjną i materialną właśnie tych, którzy się tam od tej pomocy wykręcali. Ja już prosić nie mam siły, ale dziękuję bardzo za pomoc. Przyłączę się jakoś, może tą cegiełkę swoją dorzucę. Cóż, dziękuję, nie chcę też odrywać od przyjemniejszej części zjazdu na Wykusie, zjazdu na Kropce. Tak więc dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. No, dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.